moderator natomiast pozostałych wpisuje jako członków tegoż, tej grupy parafialnej Miłosierdzia pod wezwaniem świętego brata Alberta Chmielowskiego i świętej Teresy, matki Teresy z Kalkuty. Od dziś oni przejmują to wszystko. Pani Zamerska tu, pani też do nich należy. Czyli pani Sylwio, popatrzeć. I od tej chwili każde działanie ich miłosierdzia, czyli Porywu Serca, nie tylko piknik, ale pozostałe inne inicjatywy, składam w ręce moderatora i pozostałych was. Czas na odejście, czas pozostawienie was samych. Kiedy biskup zadecyduje, że odejdę, nie chcę, żebyście rozproszyli się. Macie działać sami. Rozumiemy, oklaski dla nową grupy powstałej. My cię, proboszczu, znajdziemy. Dlatego myślę, że jak już powiedziała A, powie B, więc proszę o zabranie głosu panią moderator. Nie lubię takich zaskoczeń. Proszę państwa, co mogę rzec? Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Nie będzie na pewno chyba gorzej. Będzie coraz lepiej. O tym świadczy frekwencja, że z roku na rok jest coraz więcej i coraz szybciej te losy nam się rozchodzą. Losy, które idą tak, w tym roku rekord o godzinie 15:00 i przed 15:00 już nie było losów. Była licytacja, w przyszłym roku zobaczymy, co jeszcze będzie nowego. A teraz może nastąpi wręczenie upominków tych naszym podopiecznym, bo oni stoją cały czas. Dobrze, nie gimnastykują się, nie? Cieszę się i jeszcze myślę, że wy, kochani parafianie, dzięki wam, gościom, parafianom, to wszystko się odbyło. Myślę, że co roku będzie was więcej, będziecie ich wspomagać. Czy mogę na was liczyć? Żebym usłyszał, gdziekolwiek będę, że jesteście dalej ze sobą. To jest najważniejsze. A teraz, kochani, mamy dla was, kochani, jak co roku, mamy drobne upominki. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Doceniamy to. Wiemy, to, że to jest ciężko tak przetrwać cały dzień, ale doceniamy to, że jesteście z nami i mamy dla was skromne upominki. Także nie będziemy was tutaj na scenę już wołać, bo wiem, że to będzie nie lada wyczyn, ale tutaj może tak na tle tych torcików my do was zejdziemy, dobrze? Bardzo pięknie. A teraz jeszcze jedna niespodzianka. Już idą pomaleńku. Ale teraz poproszę bardzo, aby Rozalka i Sebastian wyszli przed scenę. Rozalka i Sebastian. Rozalka różowe, Sebastian niebieskie. I znaczy cztery, aby będziecie grać. Słuchajcie, słuchacie nas? Na 3-4, jak powiem, to puścicie w górę. Może polecą? Polecą. Zatrzymają się na plebanii. Dobrze. 3-4. Klaskami, oklaskami. To są marzenia, które płyną do nieba, do Pana Boga, od Rozalki i od Sebastiana. Patrz, jak pięknie. Czysty chleb, oczy jedno tylko masz. Życzę z pięknem, daj mu szansę, póki trwa. To nieprawda, że nikt nie czeka na twe ręce. To nieprawda, że nic nie zdarzy się więcej. Życzę z pięknem,
więc mu nie daj obok przejść. Życie jest piękne, nawet jeśli czasem źle, tylko mówisz siebie sam. Życie jest piękne, lecz te słowa innym daj. Proszę Państwa, i zapraszamy wszystkich na torta w imieniu Rozalki i Sebastiana. Proszę Państwa, żeby może usprawnić całą tutaj procedurę, podchodźcie Państwo, częstujcie się tym tortem. Zapraszamy, proszę bardzo. Mamy kochani, oczywiście jak na prawdziwych Polaków przystało, specjalnie dla Rozalki oraz Sebastiana odśpiewajmy nasze polskie tradycyjne 100 lat, kochani. Sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech jaska pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie zaśpiewa, niech się biorą trzaście, ale wszyscy, a kto z nami nie zaśpiewa, niech go biorą trzaście. Sto lat, niechaj żyją nam. Głośno! Sto lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam.